łyżeczki kawy rozpuszczalnej. I 3 łyżeczki gorącej wody. I mieszamy. Aż się kawa rozpuści całkowicie. Można jeszcze troszeczkę wody dodać, jak jest za gęste. Ważne, żeby woda była ciepła lub gorąca. I tak przygotowaną kawą możemy malować. Dobrze mieć pojemniczek z czystą wodą i tak farbami malujemy. Możemy zmienić pędzel na większy. Lub samą wodą rozcieńczyć.